Wymień pluszaka na serce osieka to jedna z wielu akcji, które dzisiaj się odbyłem na Jaworznickim Rynku. Jest to niezwykle miła inicjatywa dla najmłodszych, a o szczegółach opowiedzą nam organizatorzy. Witam Państwa serdecznie. Akcja Wymień pluszaka na serce owsiaka jest naprawdę mile przyjęta u nas w Jaworznie. Dzieciaki przychodzą, cieszą się, wymieniają swoje zabawki, którymi się już nie bawią w domu, właśnie na nowe maskotki. Akcja będzie trwała do końca tutaj naszego finału. No po prostu trzeba przynieść pluszaka i wymienić go na nowego. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo jesteśmy w szopce. Dlaczego takie miejsce? Myślę, że szopka wiąże nam się z radością, symbolizuje nam nadzieję, także myślę, że takie pluszaczki są ogromną radością właśnie dla naszych najmłodszych. Powiedz mi, przyszedłeś ci tutaj wymienić zabawki, to są już pluszaki, którymi się nie bawisz, wymieniasz na nowe? Tak. Bo nie bawię się od nim do tego roku i chciałem je wymienić. Dzieci uwielbiają zabawki, pani ma dwójkę, jak dobrze widzę. Przyniosły swoje zabawki. Jak pani ocenia taką inicjatywę? Dzisiaj Podoba mi się coś takiego. Dlatego od nimi przyjechałam, żeby pokazać im, że coś to jakieś tam, jakieś serce ze swojej strony dajemy. Wymieniamy się czymś, no. A też już leżą te zabawki, więc coś wymienić na coś innego. Czy dla dzieci nie było problemu, żeby oddać swoje zabawki? Żadnego. Nawet się cieszyły.